klientów korzystających z chwilówek nie brakuje. Hasła typu nawet 1500 zł na miesiąc, pierwsza pożyczka za darmo, działają bardzo zachęcająco. Problem może pojawić się jednak, gdy przychodzi do spłaty zobowiązania. Często okazuje się, że po wzięciu pożyczki za 0 zł wcale nie udaje się nam wyjść na zero. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie Provident Polska, aż 43% klientów, którzy wzięli w ciągu ostatniego roku pożyczkę krótkoterminową, skorzystało z oferty za 0 zł. Mogłoby to sugerować, że chwilówki są prawdziwym dobrodziejstwem i nie ma żadnych powodów do niepokoju z nimi związanych. Niestety blisko połowa klientów, którzy zdecydowali się na pożyczkę za 0 zł, nie potrafiło dotrzymać terminu spłaty i zostało z tego powodu obciążone dodatkowymi kosztami. Badanie wykazało, że prawie połowa, aż 49% klientów pożyczających na chwilę za zero miała problem ze spłatą takiej pożyczki na czas, no i musiała się liczyć z dodatkowym kosztem wynikającym ze zrolowania, czyli wzięcia kolejnej pożyczki na spłatę tej pierwszej. Jak się okazało, statystycznie dwa razy tacy klienci pożyczali na spłatę pożyczki, czyli w efekcie, gdy pożyczyli 1000 zł na miesiąc, to po miesiącu musieli oddać ponad 1400 zł, bo właśnie dwa miesiące to jest taka średnia długość, nazwijmy to, przeterminowania pożyczki za zero. Okazało się więc, że bardzo źle 1/3 klientów finansowo na tym pomyśle pożyczania za pozorne zero wyszła. Co więcej, 1/3 badanych twierdzi, że wzięło pożyczkę za 0 zł, gdyż zostało skuszone samą reklamą, a pieniądze tak naprawdę nie były im niezbędne. 1/3 z nich wzięła taką właśnie pożyczkę, bo została skuszona ofertą pożyczki za 0. Tak naprawdę nie mieli jakiejś wielkiej potrzeby pożyczkowej, tak naprawdę nie mieli jakichś pilnych zakupów i pilnych potrzeb. Skusiła ich sama reklama, 1/3 z takich klientów. Podobnie 1/3 potem mówi, że czuła się oszukana przez firmę chwilówkową, bo gdy przeanalizowała tą ofertę, gdy przyszło do spłacania, to okazało się, że często ta pożyczka jest po prostu droższa. Polska potrzebuje ustawy regulującej rynek pożyczek pozabankowych. Zapewni to transparentność, zwiększy zaufanie do sektora i pozwoli pozbyć się nieuczciwych firm oszukujących klientów. A taka regulacja jest właśnie procedowana w Sejmie. Ona wprowadza tutaj pewne ograniczenia, ona wprowadza etyczne zasady pożyczania na tym rynku i właśnie pamiętajmy o tym. Ta regulacja jest wprowadzona po to, żeby klienci na tym skorzystali. Nie jest po to, żeby ta czy inna firma albo ten czy inny sektor rynku miał lepiej albo gorzej. Jest po to, żeby klienci mogli pożyczać bardziej odpowiedzialnie, bardziej rozsądnie i także taniej. Ważne jest, żeby ta regulacja jak najszybciej się pojawiła, bo będzie to z korzyścią dla klientów. Oprócz regulacji prawnych potrzebny jest oczywiście także zdrowy rozsądek. Znane są przypadki prawdziwych naciągaczy, którzy oferowali pożyczki z realnym oprocentowaniem 1000%. Dlatego jeśli kiedykolwiek będziemy zmuszeni wziąć chwilówkę, 2 albo 3 razy dokładnie przeczytajmy umowę, by nie dać się oszukać i nie wpaść w spirale zadłużenia. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na najbliższe wydanie wiadomości zapraszamy w najbliższy piątek. Do zobaczenia.